Tytuł kursu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Moduł: rodzaje przełączy wodociągowych. Temat: wybrane elementy sieci wodociągowej. Witam! W tym wideokaście zajmiemy się tematyką przyłączy wodociągowych. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. Pańska firma zajmuje się produkcją różnorodnych materiałów do budowy przyłączy wodociągowych. Gdzie we współczesnym świecie takie urządzenia mogą znaleźć zastosowanie? Odpowiedź jest prosta. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba instalacji przyłączy wodociągowych, czyli na przykład do budynków mieszkalnych czy zakładów przemysłowych. Czyli mówimy tu o instalacji, bez której w zasadzie nie mamy możliwości funkcjonować. W takim razie proszę w skrócie przedstawić schemat przyłącza wodociągowego. Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rur PE. Sposób włączenia rury przyłącza w przewód sieciowy przedstawiony został na ekranie. Jak widać na rysunku, schemat ten zawiera przewód uliczny, zawory odcinające, wodomierze, zawory antyskażeniowe, przyłącze, rurę wodociągową. Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rury PE lub z innych materiałów. Sieć jest zwykle podłączana za pomocą trójnika siodłowego z tak zwaną nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia przewodu rozdzielczego sieci wodociągowej. To bardzo ciekawe. A co mógłby Pan powiedzieć na temat wodomierza domowego? Wodomierz jest to potoczna nazwa wskaźnika lub przyrządu pomiarowego będącego połączeniem przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest metr sześcienny. Wodomierz domowy należy wbudować do instalacji wodociągowej lub przemysłowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem zestaw wodomierzowy zgodnie z wymaganiami PN ISO 4064-2, AD1 i PNB 10720. Ponadto przy zabudowie wodomierzy domowych należy kierować się co najmniej następującymi wymaganiami. Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku w miejscu wyodrębnionym z pomieszczenia gospodarczo-użytkowego, w którym chroniony by był przed mrozem oraz zabezpieczony od wpływów instalacji gazowej i elektrycznej. W przypadku braku takiego miejsca może być umieszczony w studzience wodomierzowej poza budynkiem. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4 stopnie Celsjusza i nie większa od 50 stopni Celsjusza, zaś wilgotność względna powietrza do 80%, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,80 m. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.